Hej, siemanko, z tej strony Andereo, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Aktualnie trwa przerwa od streamowania związana z wykończeniem chaty, jednak powrót przewiduje na koniec lipca lub początek sierpnia. Zapraszam więc Was na swojego Twitcha oraz na kanał Andereo Live. Linki macie w opisie. Zaczynając od drobnej informacji, to w poprzednim odcinku tygodniówki informowałem Was o wystartowaniu poradnikowej serii na kanale, która pomoże Wam w zdobyciu meta-achievementu Dragonflight, który nagradza nas Tajwanem. Seria ta rozpocznie się już jutro o godzinie 12, gdzie przez 5 kolejnych dni będą wypuszczane odcinki o tej samej godzinie. Więc jeżeli nie chcecie przegapić tej serii oraz szansy na zdobycie Tajwana, to kliknijcie w suba, żeby być na bieżąco. Przechodząc teraz do treści dzisiejszego materiału, to w zeszłym tygodniu, chwilę przed wypuszczeniem poprzedniego odcinka, został ujawniony nowy login screen, który pojawi się w The War Within. I szczerze mówiąc, to nie wiem, co nawet on przedstawia. Po prostu jest to jakiś okrąg w takiej obramówce w stylu Earth and Dwarfów, a w środku można powiedzieć, że to pękająca skorupa Azeroth, którą znamy również z zapowiedzi nowego dodatku. Prosty login screen, który spotkał się z dużą falą krytyki ze względu na to, że jest on zrobiony na łatwiznę. Dotychczas mieliśmy ekrany logowania z wykorzystaniem silniku gry, gdzie były ruchome obiekty, a teraz dostaliśmy coś takiego, jakby to było żywcem wzięte z Wallpaper Engine. I wiem, że na ekranie logowania spędzamy maksymalnie 3 sekundy, jednak no chodzi o sam fakt, że nie robi to takiego wrażenia jak wcześniejsze login screeny. Jest to jednak jego pierwsza wersja i wszystko może się jeszcze zmienić. Uważam, że nie jest on najgorszy, ale nie jest też najlepszy, jest taki w miarę okej. Fajną opcją byłoby, gdyby to coś się otwierało, jak czyta nam ekran wybierania postaci i wchodzimy jakby do tego okręgu. W The War Within zmian doczeka się world mapa oraz system filtracji. Ponieważ nie dość, że ogólnie całe UI zostanie troszeczkę zmodernizowane, w postaci okienek i innych takich duperel i przy okazji questlog też będzie bardziej czytelny, jeżeli chodzi o mapę, to pojawiły się dwa nowe przyciski. Jeden jest do filtracji różnych aktywności, czy też obiektów, jak na przykład objektywy do questów, wejście do instancji, dostępne questy oraz parę innych opcji. Natomiast drugi przycisk to legenda mapy, która po prostu pokazuje nam w miejscu questloga ikony oraz ich opisy, co one przedstawiają. Klikając więc na daną ikonkę, zostaną podświetlone na mapie wszystkie na przykład world questy, walki battle petów z trenerami, eventy, questy i wiele więcej. Bardzo dobry krok, ułatwiający wprowadzenie do gry nowym lub powracającym po dłuższej przerwie graczom. No i najlepsze to możliwość wyszukiwania zadań w questlogu przez wpisanie jakiegoś hasła, które jest powiązane z danym questem. Więc jeżeli macie cały zawalony questlog swoimi questami, to będzie łatwiej wam go odnaleźć. Zmiana filtracji nie dotyczy w sumie tylko mapy, ponieważ na ekranie wybierania postaci również pojawiły się zmiany. Jeżeli macie na przykład 30 postaci, a 15 z nich tej samej klasy, to wpisujecie w szukajce nazwę klasy i będziecie mieli listę postaci tylko wpisanej klasy. Działa to też na parę innych haseł, jak na przykład wpisanie profesji, która pokaże wam wszystkie postacie z daną wpisaną profesją, frakcji, rasy czy poziomu tych postaci. Poznaliśmy wymagania na zdobycie achievementu Pathfinder w The War Within. I po prostu trzeba będzie ukończyć wszystkie główne linie questowe we wszystkich krainach oraz je zeksplorować. Nic trudnego. A w zamian za to dostaniemy możliwość latania po nowym kontynencie w starym systemie latania. I teraz dwa zdania ode mnie. Nie rozumiem za bardzo takiej blokady na zwykłe latanie w nowych krainach, skoro będziemy się w nich poruszać od samego początku za pomocą dynamicznego latania, co w teorii powinno być trudniejsze. Skoro umiemy latać po nich od razu dynamicznie, to dlaczego nie potrafimy też statycznie? Co z reguły statyczne latanie powinno być łatwiejsze niż to dynamiczne. Jest to naprawdę rzecz, której nie potrafię zrozumieć i uważam, że większy sens miałby ten achievement, gdyby po prostu to odwrócić. Czyli od początku dodatku zaczynamy od poruszania się na statycznym mouncie lub ground, a wraz ze zdobyciem Pathfindera odblokowujemy dynamiczne latanie. Jakiś czas temu World of Warcraft został zablokowany w Chinach. Nie było chińskich serwerów, zostały po prostu zamknięte. Jednak po pewnych negocjacjach WoW wraca do Chin od 1 sierpnia. Nie patrzcie na tytuł tego artykułu, to clickbait. Też na początku zareagowałem śmiechem, że Chińczycy mieliby dostać nowy dodatek prawie 4 tygodnie przed nami, jednak dostaną go równolegle z nami. Nie martwcie się. Śmiechem natomiast jest to, ile rzeczy Blizzard oferuje, żeby zrekompensować obywatelom Chin ten okres, kiedy serwery były zamknięte. Chociaż to bardziej NetEase im to rekompensuje, a nie Blizzard, bo do Blizzarda to w ogóle nie jest podobne. Do klasycznej wersji WoWa będzie pakiet za około 40 dolarów, który odblokowuje wszystko z Wrath of the Lich King. Wszystkie reputacje, flight pointy, wszystkie możliwe ulepszenia do latania, do tego jakaś ilość golda, bugów oraz set na 213 item levelu. I to tylko dla graczy z Chin. Jeżeli chodzi jednak o retaila, to Chiny dostaną 14 dni grania za darmo, znacznie przyspieszając proces expienia postaci na Dragon Eyes. Do tego dostaną za darmo Battle Peta, dodatkowe 500 sztuk trading postowej waluty za każdy miesiąc przez rok, niedostępne rzeczy z trading postu będą znowu dostępne dla nich, dwa darmowe mauty, jakim jest Ashadar Harbinger of Dawn,
Dawn oraz specjalna wersja Big Blizzard Bear, który będzie się nazywał Bear of Welcoming Good Luck. Do tego wszystkiego będą mieli łatwiej na zdobycie nagród z eventu Mist of Pandaria Remix oraz gracze, którzy ścigają się o zabicie głównego bossa nowego rajdu na Myfiku jako pierwsi na świecie, będą mieli okazję na wygranie 1 000 000 jenów. 1 000 000 jenów to 137 tysięcy dolarów, a na nasze polskie złote jest to 555 tysięcy. Nagroda ta jest tylko dostępna dla Chin, a szkoda, bo spłaciłbym już kredyt na chatę. To wszystko jest dosyć kontrowersyjne, jednak patrząc na to z drugiej strony, jak chińscy gracze zostali potraktowani przez zamknięcie serwerów do WoWa, to uważam, że jak najbardziej jest to zasłużone. Wczoraj pojawił się lipcowy trading post z nowymi, jak i powracającymi przedmiotami. Powracającą rzeczą jest Mount Crimson Glimmerfur, który był w grudniu. Natomiast z nowych i tych najciekawszych rzeczy jest mount w postaci oldgodowej ryby, Underlight Corrupted Behemoth, Battle Pet Blab w jakości HD, który był za subskrypcję w Wrath of the Lich King, transmogowy set nurka podwodnego w dwóch wariantach kolorystycznych, kosmetyk na plecy w formie muszli z nagą w środku, bronie kosmetyczne, gdzie jedną z nich jest Titan Thunderbow, czyli odpowiednik mieczy Thunder Fury, lecz w formie łuku. A nagrodą za zapełnienie sierpniowego paska trading postu w tym miesiącu jest Battle Pet Trishy. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy temacie trading postu, to z Betty The Warrior Within dowiedzieliśmy się, jakie najprawdopodobniej będą przedmioty w sierpniowym trading poście. A jest to aliancka wersja hordowego wilka oraz hordowa wersja alianckiego Warsabera. Oprócz tego pojawiło się dość sporo zrekolorowanych broni jak offhand, staff, wand, gun, two-handowy axe, zrekolorowana glewia z artefaktu dla specjalizacji Vengeance Ultimo Huntera, dagger oraz takie młotki, które są rekolorami z epickiej edycji The War Within. Na sklepie Blizzarda pojawił się nowy kolekcjonerski przedmiot, a dokładniej to jest to talia kart do Tarota. Premiera tych kart będzie 5 listopada, jednak już można je zamówić w preorderze na Amazonie za niespełna 28 dolarów. W The War Within dodany zostanie koboldowy Battle Pet, Coppers the Kobold, który będzie chodzącym wendorem. Będziemy mogli u niego kupić jakieś zbędne przedmioty jak u typowego wendora. Jednak będziemy mogli się także u niego naprawić. Żeby jednak go zdobyć, to trzeba będzie coś tam zrobić, a to zostawię na jakiś tam przyszły materiał. Blizzard opublikował kolejne short story pod tytułem Trials, gdzie głównym bohaterem tej krótkiej historyjki jest Thrall. Jeżeli więc jesteście ciekawi, to w opisie zostawiam wam link do jej przeczytania. I tu teraz takie drobne pytanie do was, drodzy widzowie. Co powiecie na taki czytany materiał danego short story? Chodzi o takiego mini audiobooka. Jestem ciekaw waszej opinii, więc dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście skłonni na przesłuchanie przetłumaczonego tekstu. Jak wszyscy dobrze wiemy, Anduin otrzyma nowy model w najnowszym dodatku, który uważam, że jest cienki. Tak na standardy 2012 jest okej, ale no nie na standardy dzisiejszych czasów. Do czego zmierzam, to to, że dostanie on drobny update do swojej twarzy, gdzie będzie miał bardziej zarysowane rysy twarzy. Widzicie zmiany? To super, bo są w sumie mało zauważalne. Chodzi o to, że ma bardziej wysuniętą brodę do przodu. Czy to zmiana na plus? Nie wiem, śmiesznie wygląda teraz ten Anduin. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie. Brawl PvP w tym tygodniu to Temple of Hotmogu. Rozpocznie się weekly event na skirmiszowe areny oraz na walki battle petów. Od czwartku do piątku w głównych miastach frakcyjnych lub Booty Bay będą wystrzeliwane spektakularne fajerwerki. Tak po prostu. W piątek zakończy się event Midsummer Fire Festival, a w niedzielę 7 lipca otwarty zostanie Darkon Fair, który potrwa do przyszłej soboty. Aktualnie trwa event Mist of Pandaria Remix, o którym zrobiłem film, gdzie po więcej informacji możecie go znaleźć w prawym górnym rogu tego filmu. A event ten potrwa do 20 sierpnia. Raidem Awakened w tym tygodniu będzie Aberus The Shadowed Crucible, z którego będą dropiły przedmioty na wyższym item levelu. Oraz macie szansę na zdobycie Antique Bronze Bullionów, za które można kupić bisowe przedmioty z raidów. Afiksami w tym tygodniu będą Tyrannical, Storming oraz Raging. Worldbossami w tym tygodniu będą Strunran w krainie Onaran Plains, Dizakali Elders w Zarelek Caverns, który będzie dropić przedmioty na 499 item levelu. Oraz Aurostor w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Vaulta. Oraz nie zapomnijcie o starcie jutrzejszej serii poradnikowej do Mounta Tajwana. Ustawcie sobie przypomnienie na godzinę 12. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!